Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy filmik taki trochę instruktażowy, trochę na patencikach. Sami za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi. Często dostajemy pytania od Was, naprawdę często, ile nawinąć plecionki na kołowrotek, żeby odpowiednie ile podkładu, żeby odpowiednia ilość tego rancika wystawała, żeby te rzuty były płynne. Naprawdę mnóstwo tych zapytań jest i dzisiejszym filmikiem postaram się Wam pokazać, jak rozwiązać ten problem, aby plecionka i podkład był idealnie nawinięty pod sam rant, aby te rzuty były naprawdę dalekie. No to co, zaczynamy. Ja już tutaj mam przygotowany kołowrotek, wędkę, w zasadzie jej część, wędki, bo tylko tyle mi wystarczy do nawinięcia. Mam szpulę zapasową i to jest kluczowe. Wracając do tematu, słuchajcie. Mam tutaj kołowrotek, to jest kołowrotek Twin Power i szpula zapasowa od nowej, co ciekawe, od nowego modelu i idealnie pasuje dla osób, którzy się zastanawiają, czy szpula od nowego modelu będzie pasowała do starego kołowrotka z 2015 roku. Tak, będzie pasowała. No i słuchajcie, na czym rzecz polega? Przede wszystkim mam plecionkę. Wrzucam ją do garnka przygotowanego tutaj z wodą. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, żeby idealnie nam się to wszystko nawijało, należy przewlec tutaj przez oczko o garnka. Tak sobie radzimy właśnie, na patencikach właśnie. Słuchajcie. Następnie przewlekam przez przelotkę. Jedziemy do kołowrotka, ciach, ciach, ciach. Tu jest zwykła pętelka, nie ma znaczenia, bo jak Wam ryba wyciągnie 150 metrów czy 300 metrów plecionki, to w zasadzie i tak nie macie szans już jej wyholować, także będzie już po wszystkim. I zaczynamy od nawinięcia właśnie plecionki, tej plecionki, którą później chcecie używać docelowo. No i słuchajcie, czekajcie, bo mam właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, żeby sprawdzić na początku, zanim zacznie się nawijać tą plecionkę, czy ona się nie obraca na szpuli. O, teraz ją zacisnąłem dobrze. O, i lecimy. Słuchajcie, i lecimy, tam się na mokro wszystko fajnie nawija. Trochę to potrwa, no ale taka praca. Na razie to bardzo dobrze się wszystko nawija, ale dlaczego miałoby się nie nawijać? No jeszcze paręnaście obrotów. Pamiętajcie też, żeby nie robić tego nad wodą, albo jak robicie nad wodą, to żebyście uważali. O, i to wszystko. Dlaczego macie uważać? Ponieważ te szpule toną. Kiedyś miałem taki przypadek po prostu, że no niestety przyznam się bez picia. Nie wiedziałem o tym i pierwszy raz jak nawijałem, po prostu ta szpula mi utonęła. Niestety nie zdążyłem chwycić za podbierak i no i po prostu zaśmieciłem wodę. Ok, dobra, mamy nawiniętą linkę główną. Teraz połączę swoją starą szpulę, swoją starą plecionkę oraz podkład, który znajduje się na szpuli. Następnie łączymy plecionkę główną z naszym podkładem. Przekładamy tutaj od spodu przez oczko i lecimy 8 razy, 7-8 obrotów. Węzeł jest zrobiony, połączony.
Oczywiście tego dokładnie nie widać, to też wszystko przyspieszyliśmy, żeby nie przedłużać. Jak połączyć fluorokarbon z plecionką znajdziecie na YouTubie, także tam pewnie będzie dokładnie to pokazane. Tutaj po prostu nie o to w tym filmiku chodzi. Odcinamy końcóweczki, one są, jest fajnie połączone. Następnie wrzucamy do naszego kociołka. Też nie przyciągnąłem, ale nie szkodzi. O! Nie. I lecimy z powrotem. I nawijamy aż do momentu, kiedy nasz podkład wypełni idealnie szpulę. Tak, i w ten oto sposób doszliśmy do samego końca i teraz, słuchajcie, zamieniamy szpulę. O. Zamieniamy szpulę. To jest nasza szpula właściwa, tą, na którą nawijamy teraz podkład wraz z plecionką. Momencik, cyk, odkładam. Tutaj zobaczcie, jak jest ładnie nawinięte. I teraz tak, cyk. Nie wiem, czy to wszystko będzie widoczne. Szybko, podstawowa pętelka, zobacz, przewijam raz, to wystarczy. Następnie przekładam to przez tą jedną przelotkę. Ok. Nakładam to na kołowrotek, zaciskam, zamykam i jedziemy z powrotem z całą robotą. Potrwa to jak zwykle około 2 minut. O. I teraz jak widzicie, podkład będę miał na samym dole, natomiast plecionkę główną będę miał później na wierzchu, także będzie idealnie wówczas nawinięta. Trochę to trwa, jak widzicie. Natomiast no, pozwoli to na dokładne, precyzyjne nawinięcie plecionki w zasadzie pod sam rant. O. I zobaczcie, dzięki temu, że szpule były tego samego rozmiaru, zobaczcie, jak udało się idealnie nawinąć tą plecioneczkę. Sam już spójrzcie. Jest po prostu perfekcyjnie. Dzięki temu, tak jak wspomniałem, że szpule były tego samego rozmiaru. Natomiast no, jeśli nie macie szpuli tej samej wielkości, nie macie żadnej zapasowej szpuli, to jedynym rozwiązaniem jest takie, aby dowiedzieć się, ile centymetrów nawoju ma wasz kołowrotek i po prostu liczyć obroty. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Natomiast jeśli macie kolegę zaprzyjaźniony jakiś sklep, który dysponuje innymi szpulami zapasowymi do tych samych waszych kołowrotków, to jest najlepszy sposób na to, żeby idealnie nawinąć plecionkę.
Także pamiętajcie, zasada jest prosta. Najpierw plecionka główna, następnie podkład, a następnie wszystko przebijamy z powrotem na szpulę właściwą. To wszystko. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.